Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie, i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Czuwanie. Czuwać, jak mówił Św. Jan Paweł II. W znaczy nie zamazywać. Zło nazywać złem, dobro dobrem. Czuwać to walczyć z pokusami. Pan Jezus prosił apostołów, żeby czuwali w ogrójcu, kiedy On się modlił. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Metody szatana to są metody usypiania. Usypiania nas i mówienia a nic się nie stało, to później się wyspowiadasz, to jeszcze nie jest czas, żebyś był gotowy, a może sobie trochę nagrzesz. To jest usypianie sumienia. Niektórzy mówią, że mam czyste sumienie, bo może śpi, może w ogóle nic nie wyrzuca. Jeżeli komuś usnęło sumienie, to trzeba dzisiaj się przebudzić. Przebudzić sumienie. I samemu się przebudzić. Bo tak naprawdę każdy z nas czeka na śmierć. Każdy z nas umrze, prędzej czy później. A może jakbyśmy się dowiedzieli, że za godzinę trzeba odejść? Podobno święty Stanisław Kostka zapytany, co miałby zrobić, gdyby wiedział, że na przykład za godzinę... Co by zrobił, gdyby wiedział, że za godzinę ma odejść z tego świata? Mojego koledzy mówili, ja bym poszedł do spowiedzi, ja bym poszedł do kaplicy, ja bym coś tam jeszcze oddał komuś, kogoś przeprosił. A święty Stanisław Kostka miałby powiedzieć: robiłbym to, co teraz robię. Dlaczego tak powiedział? Bo cały czas był gotowy na przejście i w wieku 18 lat rzeczywiście przeszedł do nieba. Dzisiaj, kiedy tak patrzymy na ten świat, który nas usypia rozrywką, różnymi e, gadżetami <grywki> mamy różne zabawki można powiedzieć komputer. Czy ja tutaj mam e, kamerę, tutaj nagrywam. To wszystko może nas uśpić. Prawdziwe, realne życie dotykamy go wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie śmierci. Pamiętam 9 lat temu, kiedy zbliżała się operacja, i byłem gotowy pożegnać ten świat. To był to dobry czas takiego przebudzenia. Przygotowywałem się na to, żeby już zostawić wszystkie rzeczy i, no i przejść na drugą stronę życia. Wtedy byłem bardzo, myślę, że dobrze tak nastawiony sercem, przebudzonym sercem, a jednocześnie takim spokojnym. Natomiast dzisiaj, Pan Jezus, dzisiaj naprawdę dotyka mojego serca i mówi: No, zobacz, jak się przyzwyczaiłeś do różnych rzeczy. Zobacz, jak jesteś przywiązany do tej ziemi. Jak przywiązałeś się też do ludzi. Jak ludzi przywiązujesz do siebie. Może pomyśl dzisiaj. Czy jesteś gotów, gdy pan nadejdzie, aby go przyjąć i powiedzieć: Tak, wreszcie, nareszcie, czekałem, cieszę się. Święty Paweł napisał: Dla mnie śmierć to zysk, umrzeć to zysk, ale pozostawać tutaj na ziemi to dla was bardziej konieczne. Święty Paweł wolałby odejść, ale wykonywał pewną misję. Póki nasza misja trwa, to Pan Bóg nas zostawia na tej ziemi. Kiedy skończy się nasza misja, powie: Dobrze, wystarczy, napracowałeś się, choć teraz odpocznij w moim domu. Usiądź sobie za stołem, a ja Ci będę teraz usługiwał. Byłeś moim dobrym sługą, służyłeś mi, pracowałeś ciężko, to teraz odpoczniesz, a ja Ci będę usługiwał. Ale niesamowita zamiana, nie, nie do wyobrażenia. Pan Jezus, kiedy na ostatniej wieczerzy ukląkł przed swoimi apostołami, to Piotr nie mógł na to patrzeć. Mówi, Nigdy nie będziesz mi nóg umywał. To tylko niewolnicy robią. Jeżeli ci nie umyję, to nie będziesz miał udziału ze mną. Oj, to całego mnie umyć, No bez przesady. <grym> Także Pan Jezus pokazuje, jaką też człowiek, każdy z nas, przez to, że należy do Niego, osiągnie godność. Czy to nie jest niesamowite, że Bóg, Pan całego Wszechświata, Król Wszechświata schodzi z tronu, aby usługiwać swojemu stworzeniu, to jest nie do wyobrażenia. się, że Zoran Kierkegaard miał napisać, że każdy z nas ma pewne granice uwierzenia. Nie do końca może w to uwierzyć. Może o tym usłyszeć, ale może po prostu nie przyjmować, bo to, to jest niesamowite. To jest nie do przyjęcia. To jest tak wielkie, że to nie do zrozumienia, że tak może być. Wyobraźmy sobie sytuację biednego rybaka. Biedny rybak. Łowił ryby, i pewnego dnia w tym królestwie przychodzi wysłaniec Herold z pewnym zarządzeniem od króla. To zarządzenie jest jednocześnie zaproszeniem. Król wysyła swojego Herolda, żeby poszedł do tego właśnie biedaczyny, i daje mu zaproszenie. Zaproszenie ma dwie części. Pierwsza część to dotyczy tego, że ma przyjść na ucztę weselną. No wtedy ucieszył się. No co za zaszczyt mnie spotkał. No, będę przez całe życie opowiadał wszystkim, którym spotkam, że zostałem zaproszony do króla na jego ucztę, no na jeszcze weselną. Niesamowite. Jeszcze w to uwierzył, ale jak usłyszał drugą część zaproszenia, to nie uwierzył. Bo okazało się, że w tym zaproszeniu było napisane, że to wesele jest z jego powodu, ponieważ król oddaje mu za żonę swoją córkę i całe królestwo w jego ręce. Staje się dziedzicem króla. Nie, to niemożliwe. Bóg jeszcze bardziej nas tutaj wynosi, ale czy my w to wierzymy? Czy interesujemy się tak bardzo życiem wiecznym i tym, co Pan Bóg dla nas przygotował w życiu wiecznym? Siostra Faustyna Kowalska, kiedy miała łaskę widzenia nieba i kiedy wróciła na tę ziemię, to powiedziała, że tam było życie. A tu umarłam. Tu jakbym nie żyła. Czy możemy sobie to wyobrazić? Często żyjemy tak, że nie interesujemy się tym. Żyjemy, jak to mówił Blaise Pascal, tak jakby. Jakbyśmy nie mieli duszy nieśmiertelnej, życia wiecznego, i mówił, że żyjemy właśnie jakby w takim więzieniu z wyrokiem śmierci, każdy z nas. I jest możliwość, żeby ten wyrok został skreślony, żebyśmy wiecznie i to nie tylko na wolności, ale w ogóle żyli wspaniałym życiem. Jeżeli jest taka nowina, jest taka wiadomość, to dlaczego się nią nie interesować? Można nie wiedzieć w sprawach. Fizyki, polityki, matematyki one nie wpływają na życie wieczne tak bardzo. Ale wiadomość, jak można ominąć karę wieczną, wyrok skazujący nas na śmierć no to wydaje się, że taka wiadomość powinna być dla wszystkich ludzi, nie tylko dla ludzi wierzących najważniejsza. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy zły duch nas nie usypia, i wmawia nam, że powinniśmy żyć tak, jakby życia wiecznego nie było. Prośmy Pana Jezusa, aby przebudzał nasze serca, abyśmy zapragnęli z Nim spotkać się i przyzywali Jego obecność, żeby Jego Królestwo już przyszło, bo królestwo przyjdzie niezależnie, czy będziemy wołać, czy nie, ale proto prosimy w modlitwie ojczy nasz. Przyjdź Królestwo Twoje, abyśmy byli sami gotowi w każdej chwili na to przyjście i abyśmy w tymże Królestwie właśnie zasiedli na tronie, na, którym przy, do, na który ten tron właśnie przygotował nam Bóg, żeby nam nawet, to jest powiedziane, usługiwać. Czy to nie jest wspaniała nowina? Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.